Zielona herbata będzie dzisiaj naszą wspaniałą bohaterką, bo to jedna z najstarszych roślin świata. 70 milionów lat przed naszą erą, dokładnie badania naukowe wykazały, że pojawiły się już na przełomie ery mezozoicznej i kenozoicznej krzaczki herbaty Camellia sinensis z rodziny herbacianych, herbatowatych inaczej. Cudowna roślina, która przynosi dla zdrowia człowieka od zarania dziejów wartość zdrowotną. Jeszcze raz przypomnę, że zielone herbaty zaparzane w torebkach, plastikach nie mają nic wspólnego z zieloną herbatą i nie przynoszą najmniejszego efektu terapeutycznego. Co najwyżej kolejne problemy zdrowotne, bo sami chyba na logikę biorąc, wiecie doskonale, że zaparzając plastik bądź tekturę wrzątkiem, no cóż, nie wydaje mi się, żeby to było dobre rozwiązanie. Zielona herbata, a długowieczność. Chińczycy, którzy specjalizują się w zaparzaniu i w niesamowitej gamie odmianach zielonej herbaty, czerwonej herbaty, ale też czarnej, bo ta również ma substancje aktywne, bardzo dobre, korzystne dla naszego zdrowia. Ale trzeba poznać tajemnicę tych herbat i o tym właśnie dzisiaj porozmawiamy. Picie zielonej herbaty, pozwólcie, że od razu zachęcę Was tą informacją do spożywania naparów, ale także, żebyście zostali do końca tego nagrania z nami. Może wydłużyć życie człowieka nawet do 108 lat. Tak jest to napisane i udokumentowane przez bardzo mądrych ludzi, że każdy człowiek, wiadomo, może musi umrzeć, musi odejść z tego świata. Ale dlaczego musimy umierać w bólu, cierpieniu, otyłości, złości? To są bardzo negatywne rzeczy. A życie jest za krótkie i za piękne, żeby karmić się tym, co negatywne. Spójrzmy zatem, jakie mogą być nasze drogi do długowieczności, do zdrowia. I tutaj z rozwiązaniem na pewno przyjdzie nam zielona herbata. Tą, którą mam tutaj zaparzoną, to jest rodzaj Gyokuro Kyoto. Ona jest cieplutka i spójrzcie, drodzy Państwo, to są prawdziwe liście zielonej herbaty, które zawierają takie specjalne polifenole, a mianowicie galusan epigallocatechiny oraz kolejne polifenole, które są kofaktorami, które są aktywatorami galusanu epigallocatechiny. Ten oto galusan epigallocatechiny był poddany bardzo skrupulatnym badaniom i te otoż badania wykazały, że ma niesamowite właściwości zdrowotne dla człowieka. I zaczynamy od początku, od nowotworów. Od nowotworów. Czy wyobrażacie sobie, że systematyczna kultura picia codziennie zielonej herbaty, uwaga, małymi łyczkami z filiżanki lub ze szklanych pojemników, najlepiej otwartych. Otwartych dlaczego? Otwieramy się na moc zdrowotną tej herbaty i do niej, jak tradycyjna medycyna mówi, wpada bardzo dużo energii. Otwieramy się na zdrowie, na długowieczność. Ta medycyna bardzo pięknie wszystko tłumaczy, a ja tak uważam, że jeżeli człowiekowi się wszystko wytłumaczy, wyjaśni i on uzna, że w tym jest sens, to przecież to tylko trzeba później zastosować. Jest to logiczne i zrozumiałe. I o to mi właśnie chodzi, żeby było to logiczne i zrozumiałe. Żebyście Państwo to z łatwością mogli zastosować. Zatem choroby nowotworowe.
picie kilku filiżanek dziennie, a tak naprawdę, uwaga, około 7-8 filiżanek, mniej więcej, no bo tutaj filiżanka filiżance nierówna, takich standardowych filiżanek, około 100 ml, może nam wydłużyć życie, ale badania pokazują, że nawet o 25% może zmniejszyć ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, głównie żołądka. Dlatego, że zielona herbata, właśnie zawarty w niej galusan epigallocatechiny, likwiduje stany zapalne. Doskonale radzi sobie z Helicobacter pylori. Oczywiście nie uczyni tego od jednej szklanki, albo na przykład, nie wiem, ktoś sobie zaparzy wiaderko tej zielonej herbaty i po prostu ją chlupnie na jeden raz. To nie działa. To musi być kultura picia zielonej herbaty i tego chcielibyśmy tutaj również Państwa nauczyć. Zatem o 25% możemy zmniejszyć ryzyko żołądka, raka jelita grubego, płuc, piersi i pęcherza moczowego. Dlaczego tak się dzieje? Bo właśnie zielona herbata i zawarty w niej galusan epigallocatechiny zmniejsza stany zapalne, zmniejsza ilość wolnych rodników, a jednocześnie aktywuje komórki do naprawy. Dlatego też Chińczycy już miliony lat temu wiedzieli doskonale, że dwie najstarsze rośliny, w tym zielona herbata, a o konopiach już Wam wcześniej opowiadałam, że służą zdrowiu człowieka, że mają właściwości terapeutyczne. Opowiemy jeszcze o kawie, o kakao, o czerwonej herbacie, która tutaj jest zaparzona i spójrzcie, jaki piękny, wręcz taki czekoladowo-wiśniowy kolor posiada. I również są to listeczki herbaty Puer. Ale zachęcam do oglądania Zrozumieć Zdrowie, bo o tej herbacie będziemy mówić na kolejnym naszym spotkaniu. Dzisiaj wracamy do zielonej herbaty. Zatem, jak oprócz tego, że już wiemy, że mamy polifenol, prawda, galusan epigallocatechiny, który usuwa stany zapalne, jak jeszcze działają zawarte substancje zawarte w zielonej herbacie? Hamują angiogenezę guza. Zobaczcie, jaka jest inteligencja zawarta w roślinie, że potrafi wyrywkowo zahamować angiogenezę, czyli proces tworzenia nowych naczyń, proces tworzenia naczyń w guzach, w cystach, w zwapnieniach, tam gdzie organizm, jak to Hildegarda mówiła, usuwa toksyny. Lokuje te toksyny, żeby były jak najbardziej oddalone od reszty ciała. I teraz, żeby nie było tam krążenia, żeby tam nie docierały substancje odżywcze, którymi my odżywiamy ciało, żeby to jakby odizolować, zamyka tam angiogenezę, czyli zamyka tam dostęp naczyń krwionośnych, żeby nie odżywiać guza, żeby odciąć żywność czemuś, czego chcemy się po prostu pozbyć. Zobaczcie, jaka jest inteligencja w roślinie. Coś niesamowitego, absolutny fenomen. Czyli hamuje w pewnym sensie przerzuty, ale jeszcze lepiej, bo galusan epigallocatechiny i polifenole zawarte w zielonej herbacie mają działanie przeciwwirusowe. A bardzo często jest tak, że komórki nowotworowe są nadkażone bakteriami, wirusami, a tu mamy właśnie to działanie przeciwwirusowe. I od razu przechodzę płynnie do drugiej jakby aktywności zielonej herbaty w przypadku oczyszczania wątroby, guzów, cyst, ogólnie kamieni, złogów, aby nasza wątroba mogła sprawnie wykonywać wszystkie przynależne jej funkcje, a jest ich
Około 500, ponieważ ten niesamowity narząd, wątroba, pracująca razem wewnętrzne, zewnętrzne z pęcherzykiem żółciowym, ma niesamowite właściwości dla naszego organizmu. To jest ten największy narząd wewnętrzny, który wymaga cały czas zaopiekowania się. On oczywiście pełni funkcję detoksykacyjną, ale nie tylko, krwiotwórczą, hormonalną, odpowiada za profil lipidowy, za powstawanie hormonów, enzymów, naczyń krwionośnych, za erytrogenezę też i wiele, wiele innych bardzo ważnych funkcji, a o tym już rozmawialiśmy na innych naszych spotkaniach, więc zajrzyjcie do spotkań z wątrobą i pęcherzykiem żółciowym, o którym bardzo dużo mówiłam na wiosnę, bo ta pora roku przynależy specjalnemu oczyszczaniu wątroby pęcherzyka żółciowego, przepraszam, bo już mam na myśli, jak oczyścić wątrobę, przepraszam, jak oczyścić nerki, nie tylko wątrobę, ale również nerki za pomocą naparów z zielonej herbaty. Jest po prostu absolutnie doskonała w smaku. Lekko cierpka, ale łagodna, leciutko słodkawa. Wspaniała. Akurat ten napar to herbata Gyokuro Kyoto. Jedna z najbardziej wartościowych odmian zielonej herbaty i już można ją dostać w dobrych herbaciarniach. Gorąco Wam polecam, tylko najpierw dokładnie popatrzcie, jak należy ją zaparzyć, żeby te wszystkie substancje aktywne właśnie aktywować dla naszego zdrowia. I teraz, kochani, działanie przeciwwirusowe nawet po przebytym WZW-B, WZW-C, to są wirusowe zapalenia wątroby, bardzo częste w obecnych czasach, oraz przy innych, na przykład przy brodawczaku ludzkim, właśnie podawanie zielonej herbaty i aktywowanie tych substancji, głównie galusanu epigallokatechiny, sprawia, że ta wątroba, ale także i nerki będą się regenerowały, będzie pobudzony proces tworzenia komórek macierzystych. I o tym też rozmawialiśmy. Zajrzyjcie koniecznie do naszych nagrań. Następnie cały proces zdrowienia i aktywowania pewnych substancji prozdrowotnych jest związany z systemem hormonalnym. I tutaj powiem o tak zwanej alfa 5 reduktazie, która to jest enzym, który aktywuje testosteron, męski hormon. O testosteronie było absolutnie fenomenalne nasze spotkanie ze Zrozumieć Zdrowie, więc zajrzyjcie, jeżeli chcecie wiedzieć, jak mocny jest to hormon i do czego służy, ale ta alfa 5 reduktaza zamienia nam testosteron w dihydrotestosteron, w tą postać aktywną. I teraz, jeżeli ten proces zachodzi prawidłowo, to właśnie to reguluje galusan epigallokatechiny zawarty w zielonej herbacie. Chroni więc przed wolnymi rodnikami, przed nowotworami skóry, ale również, słuchajcie, galusan epigallokatechiny i polifenole zawarte w zielonej herbacie neutralizują tak zwane nowotwory lodówkowe. Nowotwory lodówkowe, wyobrażacie sobie, otwieracie lodówkę, no akurat moja to nie, ale w większości ludzkich lodówek jest takie zjawisko jak wędliny ze sklepu. Dla mnie to jest po prostu koszmarny wynalazek, w którym są obecne takie związki, azotany, które później się przetwarzają w azotyny, a z tego powstają tak zwane nitrozaaminy. A nitrozaaminy to są jedne z najsilniejszych trucizn rakotwórczych. Więc ten potworek wyskakuje z Waszej lodówki i teraz pijąc ludzie to spożywają. Nie wiem, co to za pomysł, ale wiem, że tak jest, bo później lądują u mnie w gabinecie i potem trzeba wyjść z tego problemu, o ile chcemy odzyskać zdrowie. No i właśnie zielona herbata
przychodzi nam tutaj ze wspaniałym rozwiązaniem, czyli ona dezaktywuje nitrozoaminy. Czyż nie jest to fantastyczne rozwiązanie? Pomyślcie o tym. Jednocześnie zwiększa w wątrobie taki enzym, peroksydazę glutationową i wówczas ona działa i w wątrobie, i w nerkach i przyspiesza procesy regeneracyjne. No to okej, teraz już przyspieszymy temat, bo dlaczego tak dużo powiedziałam na temat dezaktywacji dzięki zielonej herbacie trucizn zawartych w naszym pożywieniu, w naszej codzienności, u ludzi, którzy mają duże problemy zdrowotne, bo tych problemów zdrowotnych jest coraz więcej, są coraz bardziej skomplikowane i dlatego my tutaj na Zrozumieć Zdrowie informujemy, w jaki sposób codziennie i jeszcze w dodatku przyjemniej, pysznie możemy rozprawić się z takimi pasażerami na gapę. Nie potrzebujemy ich. Nie potrzebujemy grzybów, pleśni, pasożytów, toksyn, metali ciężkich. Po prostu trzeba dzięki procesom oczyszczania dezaktywować tych silnych intruzów. Codziennie, nie od przypadku do przypadku, bo jak coś bałaganimy, robimy bałagan przez 50 lat naszego życia albo przez 60, to zapewniam Was, że w 3 minuty jednym naparem z zielonej herbaty, choćby najlepszej jakości, nie damy sobie rady. Ale pijąc codziennie 2-3 szklanki takiego naparu zdrowotnego, już będziemy mogli się spodziewać niesamowitego efektu i ze strony profilaktyki, ale również usuwania wszelkiego rodzaju stanów zapalnych i pozbywania się codziennie toksyn z naszego organizmu. Zatem profilaktyka nowotworowa. Druga rzecz. Cukrzyce. Cukrzyce. Może ja tutaj od razu wspomnę, bo padają takie mocne słowa jak nowotwory, jak cukrzyce, czyli generalnie takie choroby, no bo tak można powiedzieć, że są choroby. Ja w ogóle nie lubię słowa choroba, wolę po prostu stan dysbiozy albo zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej, albo gdzieś odsunięcie procesów równowagi w organizmie, bo choroba jest zazwyczaj takim pejoratywnym słowem. No ale niestety, no, nowotwory, cukrzyce, autoimmunologia, to jest jakby moja codzienność zawodowa. Staram się oczywiście pomóc skutecznie rozwiązywać te problemy zdrowotne i pracuję zawsze indywidualnie z pacjentami w gabinecie, a tu dzisiaj rozmawiamy, jak możemy poprawić swój dobrostan. My nie leczymy. My tylko wyjaśniamy, te nasze porady są absolutnie niemedyczne. Tym możemy sobie pomóc. Na pewno nigdy nikt nie zaszkodził sobie piciem dobrych naparów z zielonej, czerwonej herbaty, kwiatu hibiskusa, szyszek chmielu, kopru włoskiego i o tym właśnie rozmawiamy. Także nie denerwujcie się, że to są jakieś metody pozbywania się tak poważnych problemów. Od tego są lekarze specjaliści i tutaj wielki szacunek do medycyny, a my tylko mówimy o poprawie dobrostanu. Zachęcamy do robienia badań profilaktycznych i zachęcamy do wykorzystania dobrodziejstwa i siły natury, która była znana od zarania dziejów i do dzisiejszego stanu, do dzisiejszego czasu jest cały czas znana i bardzo, bardzo szanowana. Drodzy Państwo, zatem przy cukrzycy zwiększa się aktywność na insulinę, czyli pijąc zieloną herbatę i wykorzystując moc sprawczą składników, czyli głównie galusanu epigallokatechinę, mamy możliwość złagodzenia wysokich poziomów
cukru. Jednocześnie cudowny wpływ zielonej herbaty zaobserwujemy dla naszej skóry, bo poprzez wyrzucanie wolnych rodników stanu zapalnego ta skóra po prostu będzie nam w oczach młodniała. Ja już Wam mówiłam, że obraz skóry to jest obraz jelit, wątroby, żołądka, no i oczywiście nerek. Zatem jak te nasze narządy pracują wspaniale, na pewno również skóra nam to pokaże. Także będzie to taki dodatkowy bonus. Co dalej możemy powiedzieć o zielonej herbacie? Działa wyciszająco, działa odstresowująco. W dzisiejszych czasach pełnych napięć, niepokoju, lęku, stresu, gonitwy, takie napary z zielonej herbaty przyjdą nam tu z doskonałym rozwiązaniem, przede wszystkim przeciw wolnym rodnikom, przeciwko stanom zapalnym, bo stres to jest cichy zabójca, tak jak cukier. Dlatego o tym wspominam. Kochani, tych działań zielonej herbaty jest jeszcze całe mnóstwo. Ale może zróbmy tak, że napiszcie nam, co byście jeszcze chcieli usłyszeć na temat zielonej herbaty. Zostawię Was dzisiaj z takim lekkim niedosytem. Bo tą zieloną herbatę można połączyć z innymi naparami. Jeżeli to jest dla Was interesujący temat, bo zaczęliśmy naprawdę, jak to młodzież mówi, grubym tąpnięciem, grubą taką akcją zielona herbata, ale ona ma jeszcze inne właściwości prozdrowotne. Jeśli to Was zaciekawiło, to napiszcie, będziemy kontynuować temat zielonej herbaty, czerwonej, dobrej kawy i kakao. Wspaniałe napoje prozdrowotne dla nas ludzi przychodzą w pełnej obfitości.